Dzień dobry Państwu. Karolina Korwin-Piotrowska, to jest podcast Pierwsza Młodość, odcinek 76. Witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, bowiem dostałam nagrodę specjalną Patronite'a, także dzięki Wam, bo dzięki Wam mogę robić ten podcast. Okazuje się, że w tym roku Patronite nagrodził dodatkowo wybranych twórców i twórczynie i okazuje się, że ja dostałam tak zwanego, to się nazywa Diament Patronite'a, za dzielenie się swoimi zasięgami z innymi twórcami i promowanie wyjątkowych autorów. To jest dla mnie bardzo miłe, ponieważ pierwszy raz w życiu ktoś to zauważył i bardzo się z tego cieszę. Nie robiłam tego dla nagród, robię to, bo uważam, że jeżeli ktoś mi kiedyś pomógł na samym początku mojej drogi, to moim siłą obowiązkiem jest to oddać. No i też wiem, że jakiś tam głos dla niektórych mój ma wagę, coś waży. W związku z tym, jeśli mogę kogoś wypromować, kogoś puścić dalej, to jest mi naprawdę z tego powodu bardzo miło i bardzo jest mi miło, że pierwszy raz w życiu ktoś to zauważył i dostałam jeszcze za to nagrodę. To jest bardzo miłe. Przypomnę, że podcast Pierwsza Młodość ma zawsze premiery w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Przypominam także, że patroni od progu 25 dostają co tydzień newsletter. Patroni od progu 55 mają w swoich skrzynkach coś absolutnie wyjątkowego. Radzę Wam sprawdzić swoje skrzynki, bo myślę, że to jest coś, czego się nie spodziewaliście. To jest coś bardzo warte dużo i bardzo fajne. No, ale należy się Wam to także jako moje podziękowanie za wspieranie, ponieważ no, dzięki Wam mogę być niezależną twórczynią, mówić to, co chcę, bez strachu, że ktoś wyrzuci mnie z pracy. Dzisiaj będzie między innymi o tym, będzie o władzy. Tak, będzie o władzy i będzie o tym, co władza robi z ludźmi, co robi z wielkimi gwiazdami, co robi z influencerami. Też jak te władze potrafią wykorzystać zwykli ludzie. Ja nie wiem, czy to będzie przyjemny odcinek. Ja wiem, że długo nad nim siedziałam, żeby wybrać dobre dźwięki. I zaczynamy od dwuczęściowego dokumentu, który pojawił się na HBO. Kilka dni temu miał premierę światową. U nas w Polsce można go już na Maxie oglądać. Ja mówiłam w miesiączce, że on będzie. Więc już wreszcie jest w Polsce. Nosi tytuł Kevin Spacey bez maski. I've always believed that the longer an actor remains in the shadows, then the characters emerge. When you're in a position like that, power, celebrity, money, you have to be better than the average person because you're capable of so much more damage. He wasn't responsible with that power. He used it like a weapon. Kevin didn't have a normal childhood, and I think acting was a way for him to escape. Getting to run lines with him felt like this dream come true. I wanted to be in his good favor. If all that meant was rubbing his shoulders, I would do that. I to jest opowieść, która jest opowieścią dość wstrząsającą, szczególnie w kontekście serialu Reniferek, który poza wszystkimi różnymi historiami, które są wokół niego, może z tego nawet jeszcze podcast zrobię, zobaczymy, ale moim zdaniem Reniferek bardzo wyraźnie mówi o tym, jak mężczyźni odbierani są w momencie, kiedy wobec nich ktoś stosuje przemoc. Oni sobie muszą radzić. Dokument o Kevinie Spaceyu, Kevin Spacey bez maski, dwuczęściowy, który możemy oglądać, moim zdaniem jest głównie o tym. To jest opowieść wstrząsająca, bo to jest historia, nad którą pracowano dobrych kilka lat. Zrobili ją ludzie, którzy stali między innymi za słynnym, bardzo dobrym dokumentem Who is Ghislaine Maxwell? Ten dokument jest także w Polsce, patroni dostaną do niego link. Dokument, który opowiada o Ghislaine Maxwell, towarzystwie życia Jeffreya Epsteina, który był skazany za handel ludźmi, który no, molestował seksualnie nieletnie dziewczynki i zorganizował, można powiedzieć, na skalę światową pedofilską siatkę, która rozwoziła do znanych i bogatych dziewczynki albo u niego w różnych miejscach na świecie, ponieważ on miał nawet prywatną wyspę. Można było, że tak powiem, wykorzystywać te dzieciaki, te dziewczyny, też młode kobiety. No i w tym wszystkim bardzo pomagała mu Ghislaine Maxwell i ten dokument Who is Ghislaine Maxwell jest naprawdę wybitny i ci ludzie, którzy zrobili ten dokument, który jest, stara się być bezstronny, pokazując różne strony tej historii, która jest wstrząsająca i obrzydliwa, próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Ghislaine Maxwell stała się potworem, co stało za tym, że stała się po prostu potwornym człowiekiem. I tu mamy podobną historię. Tu mamy opowieść o aktorze, z którym ja się zresztą spotkałam oko w oko. Robiłam z nim wywiad do filmu Anga Lee The Ice Storm w Berlinie na festiwalu. I pamiętam, miałam świetne wrażenia z tego spotkania.
Mieliśmy rozmawiać 25 minut, rozmawialiśmy 45, zrobił mi kawę, było naprawdę uroczo, był absolutnie obezwładniająco fantastyczny, odpowiadał na wszystkie pytania, widać było, że jest bardzo inteligentny, że ma ogromny wdzięk, ale też wie, jak czarować ludzi. No ja wyszłam z tego spotkania zaczarowana, to jest dalej wybitny aktor. I Spacey bez maski opowiada o tym, skąd się on wziął. I tak jak przy filmie o Ghislaine Maxwell próbowano odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że ona stała się potworem? Tak, tu mamy podobne pytanie. Jak to się stało, że dopuszczał się takich, a nie innych czynów? Co wpłynęło na to, że robił to, co robił? On oczywiście został niedawno uniewinniony z niektórych zarzutów. No, jego kariera stoi w miejscu. On jest totalnie skancelowany. Ale twórcy filmu Kevin Spacey bez maski mają kilka asów w rękawie. To są wypowiedzi mężczyzn, którzy mieli tę wątpliwą przyjemność spotkać się z Kevinem Spacey na swojej drodze zawodowej i życiowej i którzy opowiadają, co on im robił, w jakich warunkach, jak to wyglądało. Co jest wstrząsające w tej historii, to jest dla mnie to, że wyjątkiem chyba jednego to nie są homoseksualiści. To są heterycy, którzy otwarcie mówili nie, mówili, że nie chcą, żeby im to było robione, nie chcą tego zachowania, a on wtedy mówi, że tego jeszcze bardziej kręci. To jest opowieść o człowieku, on zwykle nie mówił o swojej rodzinie, był bardzo tajemniczy, tam są zresztą świetnie wybrane fragmenty w różnych wywiadów, których on udzielał, o tym, że on uważa, że aktor w ogóle nie powinien opowiadać o swojej prywatności. I to wszyscy kupowali, bo szczyt jego kariery przypadał w momencie, gdzie było, wiecie, pamiętacie ten moment, te wszystkie ekstra wywiady na wyłączność, czyli po prostu zobaczcie moją waginę. On na tym tle rzeczywiście wypadał bardzo ciekawie i wzbudzał jeszcze większe zainteresowanie, bo o nim nic nie było wiadomo. Okej, były plotki od samego początku, przeróżne. Jeszcze jak się pojawił internet, to ja pamiętam, że jak przygotowywałam się do tego wywiadu, to też pamiętam, że to złapałam, że on jest gejem. I że siedzi w szafie i że nie wyjdzie, bo jeżeli się człowiek sam wyautuje, no to wtedy nie ma pracy i tam były całe przykłady ludzi, między innymi Ellen DeGeneres, która kilka lat po tym, jak sama się wyautowała, nie miała po prostu z czego żyć. Więc generalnie bycie gejem czy lesbijką w Hollywood, no to nie jest takie fajne, no bo mimo, że oni są tacy niby tolerancyjni, no to jest to pewien problem. I tu mamy Kevina Spacey, który przez kilka lat dla świata, przez kilkanaście tak naprawdę dla świata, odkąd zaczął karierę, ma maskę. Ma maskę mężczyzny, który nie mówi o swojej seksualności. Plotek jest od cała masa, ale nikt nic nie mówi. I nagle ten film pokazuje nam, kim on jest. Kim on był w szkole, kim był jego ojciec, w jakim domu on się wychował. Poznajemy brata Kevina Spacey, poznajemy opowieść o domu, w którym rządził ojciec sadysta, nazista, wielbiciel Hitlera, który miał w domu taką, jakby taki pokój poświęcony wyłącznie artefaktom nazistowskim, który miał specjalny page, którym bił do krwi swoje dzieci, które tego brata Kevina, bo jego chyba nie, aczkolwiek to nie jest do końca powiedziane, molestował, zmuszał go do seksu oralnego i analnego, on wrzeszczał, matka stała za drzwiami, nikt nic nie robił. To taki dom był. I dowiadujemy się, w jakich realiach Kevin Spacey wyrastał. Tego oczywiście w ogóle od niczego w ogóle nie usprawiedliwia, co nie zmienia faktu, że jego brat mówi takie zdanie. Nasz dom był odrażający, zimny, pełen przemocy. Gdy mogliśmy stamtąd wyjść, długo nie wracaliśmy. Tak jak mówię, to był dom potworny. My się wreszcie dowiadujemy, co to był za dom, co to byli za rodzice. Jego brat bardzo szybko z tego domu uciekł, Kevin też bardzo szybko z tego domu uciekł. Aktorstwo ewidentnie było dla niego ucieczką w świat, który był dla niego przyjazny, ale też przede wszystkim świat, w którym on mógł być zupełnie kimś innym. Bo to jest też opowieść o człowieku, który nie ma empatii, który działa jak maszyna, który nie słucha innych poza sobą, który świadomie od pewnego momentu wykorzystuje swoją władzę. To jest opowieść o tym, odpowiedź na pytanie dla tych, którzy mówili, ohoho, dopiero im się przypomniało, albo dlaczego od razu nie biegli i nie zgłaszali. Tam jest opowieść kilku mężczyzn, w tym też na przykład początkujących aktorów, którzy po prostu, wiecie, Pana Boga za nogi złapali, bo dostali na przykład rolę w filmie z Kevinem Spacey, albo byli w jednej sztuce z nim, albo na jednym planie serialu House of Cards. No po prostu ja mam scenę z Kevinem Spacey. Przypomnijmy sobie
Przecież w momencie jego upadku, na 48 godzin przed jego upadkiem, on był bogiem. On był laureatem 2 Oscarów, dyrektorem Teatru Old Vic w Londynie. On był noszony na rękach, media padały przed nim na kolana, był uwielbiany, po prostu no, zero wątpliwości. I kiedy taki człowiek robi takie rzeczy, o jakich dowiadujemy się od tych ludzi, którym to robiono, oni to mówią do kamery, pod imieniem i nazwiskiem, no to on jest, po prostu ma świadomość swojej bezkarności, ma świadomość tego, że nikt nic nie powie, ponieważ jego władza sięga po prostu wszędzie. W większości to byli mężczyźni ze środowiska showbiznesowego, niektórzy myśleli, że jakąś karierę zrobią, że może coś im się gdzieś uda. Ogląda się ten dokument, to są prawie 2 godziny, z narastającym przerażeniem i obrzydzeniem. Znaczy, już od początku, od pierwszych minut jest mocno i jest wulgarnie i jest bardzo boleśnie. Znaczy, to jest klasyczny schemat działania predatora. Predatora, który wie, że jest nietykalny, że ma władzę i że może zniszczyć każdego, że może go upodlić, że może go poniżyć, bo o to mu też chodziło. I to jest też opowieść o człowieku, który bardzo długo nie miał zgody na to, kim jest. Tam jest między innymi opowieść o tym, jak jeden z bohaterów tego dokumentu mówi, że wchodzi do baru, tam jest Spacey, nagle widzą, że jest 2 homoseksualistów przy barze, no wyautowanych, siedzą, są parą. I w tym momencie Kevin Spacey na oczach wszystkich ludzi w tym barze zaczyna udawać drag queen, ale w taki najgorszy, obrzydliwy, chamski sposób, jakby chciał ośmieszyć i poniżyć tych ludzi. Tego typu historii opowiadających o tym, że on oficjalnie wręcz uderzał w homoseksualistów, zachowywał się obrzydliwie, no a robił po godzinach albo na planie serialu, w którym grał, czy filmu, takie, a nie inne rzeczy, jest masa. Ewidentnie mamy do czynienia, to jest też właśnie dla mnie wstrząsające, bo ja tego nie wiedziałam, że on był tak bardzo niepogodzony z tym, z kim jest i tak bardzo się skupił na udawaniu kimś, kim nie jest, nawet miał przez jakiś czas kobietę, z którą się pojawiał publicznie i oficjalnie, tam jest fragment wywiadu w tym dokumencie, mówi, że to jest jego dziewczyna. Ale wiecie co, przez tyle lat nikt go nie powstrzymywał. Od 2012 roku, czego dowiadujemy się z tego filmu, było wiadomo. Dowiadujemy się, ja chcę wam spoilerować, ale dokładnie wiadomo. Więc historia z Anthonym Rappem, który pierwszy go publicznie oskarżył i no tak naprawdę zaczął masakrę jego kariery, to jest tak naprawdę wisienka na torcie, bo na dobrych kilka lat wcześniej, w 2012 roku, było wiadomo, że Kevin Spacey na planie serialu House of Cards zachowuje się nie za fajnie. I że dzieją się rzeczy niedobre, bo tam są dokumenty, które my oglądamy w tym filmie, które wskazują na to, że no, była świadomość wśród producentów, wśród ludzi decyzyjnych, że mają na planie predatora. Naprawdę władza była jego bronią, mówi jeden z mężczyzn, którzy są bohaterami tego filmu i to jest prawda, bo to jest opowieść właśnie o władzy, to jest opowieść o tym, jak ta władza uderza do głowy i jak ta władza stwarza wrażenie bycia osobą kompletnie nietykalną. I trzeba przyznać, ogląda się te dwa odcinki dokumentu Kevin Spacey bez maski, no z dużym bólem, bo tak jak mówię, to jest dalej wielki aktor. Zupełnie inaczej ogląda się teraz. Zresztą to wszyscy mówią, że byli z nim na planie. Tam jest opowieść dziewczyny, która z nim pracowała, opowieść aktora, który był statystą obok niego, grał jednego z agentów ochrony, który mówi, Boże, ja miałem scenę z Kevinem Spaceym, ja byłem najszczęśliwszy na świecie, po prostu to była nie ma scena, ale nieważne, byliśmy w jednym kadrze, że on był magiczny, że on hipnotyzował plan, że w ogóle widać było, że te role są jakby stworzone dla niego, ale teraz, kiedy się dowiadujemy całej tej historii, która działa się, i to też jest niesłychane, bo on potrafił obłapiać aktora, który z nim grał, kiedy na sekundę po tym, jak zeszli z planu, byli za kamerą. I on no dokładnie opisuje, co mu Spacey robił i jak mu to robił. Więc wiecie, facet, który otwarcie wyśmiewa homoseksualistów, oficjalnie mówi, że ma dziewczynę, nieoficjalnie wszyscy plotkują, że chyba nie do końca, mało tego, decyzyjni ludzie przez lata wiedzą, że on się zachowuje niefajnie, no to jest niesamowity miks. To jest opowieść o władzy, o tym, co władza robi z człowieka. Bo władzę można interpretować na różne sposoby. Posłuchajcie jeszcze fragmentu zwiastunu
Bardzo Wam polecam, ale to jest bardzo mocna i bardzo nieprzyjemna rzecz. Kevin Spacey bez maski, już dostępne na Maxie. Oczywiście patronom wyślę link, usiądźcie, ale wiecie, herbatkę sobie zróbcie i na spokojnie. Posłuchajcie. The star leaves court an innocent man. I am enormously grateful to the jury. This is a pattern of inappropriate behavior. He was on top of me and he's pressing against me. I could smell him. I was inappropriately touched on set. There's no way this is happening. It was all about, I can do this to you. I'm Kevin Spacey. I even remember someone said, oh, lucky you. Lucky me. The reason I had never really spoke out about it was fear of not being believed. I never felt I could tell or should tell anybody. It'll never work in Hollywood if I do that. It was not clear what you could do. It's who he is. Men aren't supposed to let this get under their skin. The message to Kevin has to be, it's over, you know, it's over for you. Teraz mamy ze sobą historię Kevina Spacey, to przejdźmy do głównego tematu, moim zdaniem, tego odcinka i do czegoś, co nie ukrywam, wstrząsnęło mną. Najpierw negatywnie, ale potem myślę, że z tego jest też dużo pozytywnych rzeczy. Słyszycie w tle tę piosenkę. To jest ta piosenka. To jest ta piosenka z filmu Igrzyska Śmierci, którą jeżeli jesteście użytkownikami mediów społecznościowych, na przykład TikToka, to słyszycie ją bardzo często. Pewnie zobaczyliście już filmiki, które są taką montażówką obrazków z Met Gali, z obrazami z Gazy, z Ukrainy, z Sudanu. No to się dzieje i w tle jest cały czas ta piosenka, która stała się teraz, dobrych kilka lat po premierze filmu Igrzyska Śmierci, śpiewa Jennifer Lawrence, która, przypomnę, grała tam główną rolę. Ta piosenka i ten film znowu stają się niesłychanie aktualne. Ale wiecie, od czego to się tak naprawdę zaczęło? Cała ta historia, o której zaraz wam opowiem. Od tego. Let them eat cake. He took the bomb. To był poniedziałek, 6 maja tego roku. W Nowym Jorku zaczęła się Met Gala. Met Gala, czyli takie wielkie święto bogatych, znanych celebrytów, którzy ubierają się według pewnego konkretnego tematu pod przewodnictwem Anny Wintour i ubierają się w różne dziwne, mniej lub bardziej stroje. To są oczywiście dzieła sztuki, to jest święto mody, święto sztuki. No wiadomo, wszystkie najpiękniejsze kobiety chcą tam być, wszyscy mężczyźni chcą tam być. No bo to rzeczywiście Met Gala urosła do takiego jednego z topowych wydarzeń towarzyskich na świecie. Myślę, że są Oscary, jeszcze może 2-3 takie eventy, no i zdecydowanie Met Gala. Ale mamy rok 2024 i no, świat jest bardzo niefajnym miejscem do życia i to chyba wszyscy już widzą. No nie wszyscy, jak się okazuje, bo nagle ta Met Gala, której temat był znany, na której też zbierane są pieniądze na cele charytatywne, ale zaraz wam powiem, na co to idzie. No i ci te gwiazdy, które zaczęły tam podjeżdżać, to wszystko. Akurat tego dnia traf chciał, zaczęto bombardować Rafah, czyli miejsce, gdzie schronili się Palestyńczycy. Obrazki z Palestyny, mimo blokad w mediach społecznościowych, mimo cenzury, która wszędzie jest, jednak przedostają się do opinii publicznej, głównie za sprawą mediów społecznościowych i głównie za sprawą młodych ludzi, bo to jest temat, który bardzo grzeje młodych odbiorców mediów społecznościowych. Na amerykańskich uniwersytetach doszło do fali protestów brutalnie zgaszonych przez policję, związanych właśnie z walką o zawieszenie broni w Palestynie. No, te obrazki widzimy. Ja wam o nich nie będę opowiadała, wystarczy, że po prostu wejdziecie w internet. To jest. I teraz tak, mamy z jednej strony rzeczywiście święto mody, tak? Moda to jest taka bajka, którą my też potrzebujemy i ja jestem przeciwna mówieniu o tym, że takie imprezy są nieważne i kompletnie niepotrzebne. Nie, ludzie potrzebują bajki. Ja też potrzebuję bajki i też sobie oglądałam sukienki z tej gali i Pamela Anderson mnie zachwyciła, bo miała wszystko z recyklingu, prawie zero makijażu i nawet pióra miała zrobione ze specjalnej słomy, czyli w ogóle nikt, naprawdę żadne zwierzę nie ucierpiało przy produkcji tego, co ona miała na sobie i to było super. I parę pięknych zdjęć z tej gali było, ale tego dnia zbombardowano Rafah. Ale to nie tylko to. Pewna pani,
taka, wiecie, influencerka, przepraszam za wyrażenie, idiotka. Sprawdziłam jej profil na TikToku i to jest taki typowy produkt dzisiejszych czasów. Ładna, niezbyt mądra, zabawna, bardzo chce być sławna, nagrywa kretyńskie filmiki, sprzedaje to i owo, no udaje taką friendly, wiecie, nazywa się Hailey Bailey i ubrała się w suknię całą w kwiatach, w potężną perukę na głowie, makijaż, wszystko i zrobiła sobie, nagrała filmik w tymże ubraniu ewidentnie nawiązującym do sukni Marii Antoniny i zaczęła ten filmik, który zamieściła potem na swoim TikToku, absolutnie bezmyślnie, ale w sumie to dzięki jej za to, zaczęła słowami, które padają, cytatem z filmu Sofii Coppoli i cytatem przypisywanym Marii Antoninie, bo to nie Maria Antonina powiedziała, no ale już tak się mówi, to jest taka plotka, to zupełnie co innego, to prawdopodobnie Jean-Jacques Rousseau, ale to jest inna bajka. Zaczęła ten filmik, gdzie ona stoi taka zadowolona na ulicy, w tej sukni. Wcześniej były dwa filmiki, gdzie pokazywała, jak ona się przygotowuje do tego wieczoru, że w ogóle wielkie podniecenie, no bo wiecie, Met Gala, tararira. No i zrobiła ten filmik i zaczęła go tym. Let them eat cake. I to let them eat cake, czyli niech jedzą ciastka. To jest ten cytat przypisywany Marii Antoninie, wycięty z filmu Sofii Coppoli. To zagrało bardzo mocno. Znaczy ten jeden cytat, na który zwrócono uwagę następnego dnia, bo to nie jest jakaś tam, wiecie, pierwszoligowa celebrytka. Wszystkich na początku przykryła zdecydowanie Zendaya, Pamela Anderson, tam było dużo gwiazd. Ale rzeczywiście nagle ludzie zobaczyli laskę, która na ulicy, na tych ulicach wtedy w Nowym Jorku były protesty związane z Palestyną. Ona sobie staje, robi lip sync do tego zdania Let them eat cake, i jest cała zadowolona, a potem jeszcze nagrywa filmik o tym, że ma 10 milionów na TikToku, że właśnie przebiła 10 milionów i że jest cudownie. No i w tym momencie wybuchła bomba. Let them eat cake. He took the bomb. Dokładnie 8 maja 2024 roku TikToker o nazwie Blockout 2024, on zrobił sticza z tym materiałem na TikToku, no i tam zrobił transmisję wiadomości takiej właśnie ze Strefy Gazy. I napisał, że należy w takim razie, może jeżeli oni to jest, robią takie rzeczy i w ogóle nie czują tego, co się stało, należy blokować celebrytów. I tam pada takie zdanie, to my kontrolujemy pieniądze celebrytów, ich walutą jest nasza uwaga. I ten TikTok w ciągu zaledwie niespełna 2 dni, tak jak sprawdzałam, miał prawie 2,5 miliona odtworzeń, polubień 335 tysięcy i pojawił się hashtag Blockout 2024. Głównie na TikToku, ale nie tylko, on teraz już jest na Instagramie, jest dokładnie wszędzie. I w związku z tym pojawiły się listy osób znanych, celebrytów i influencerów, których należy zbanować za to. Oczywiście tam byli wszyscy, którzy byli na Met Gali, ale też w ogóle wszyscy ci celebryci, którzy są oczywiście bardzo bogaci i którzy całą swoją sławę pożytkują na to, żeby zarabiać jeszcze więcej pieniędzy. Chodzi o to, że oni nie są w ogóle zaangażowani społecznie w cokolwiek. Przynajmniej takie jest pierwsze wrażenie. No i się zaczęło. Te listy na początku były komponowane głównie ze względu na zaangażowanie w Palestynę, ale nie tylko. We're doing this because we want to show that when we come together as a community, that the power of the people standing together is stronger than the people that are in power. These people do not care about what you have to say. They don't care about you at all. All they care about is money and power. And the only reason why they have that money and power is because of us. They make that through our attention, our time, our money. That is what gives them the power that they have. No właśnie, ta dziewczyna na tym TikToku pyta, dlaczego to robimy? Bo chcemy pokazać, że nasza solidarność coś znaczy. Rzeczywiście. Ja potem zaczęłam sprawdzać, śledzić, co się w ogóle dzieje, bo ja mam konto na TikToku, ale no nie za bardzo tam publikuję, natomiast podglądam i zobaczyłam, co się dzieje z tym hashtagiem. Widziałam, jak zaczyna przyrastać filmików związanych z tym i jak ludzie ostentacyjnie pokazują, kogo blokują. I to są największe zdecydowanie nazwiska. To zadziałało niesamowicie. Niektórzy mówią owczy pęd, ja bym się trochę powstrzymała, bo przede wszystkim ludzie, ci, którzy to robili, to są bardzo młodzi ludzie. To są ludzie wychowani już z internetem w ręku, z telefonem, ze smartfonem w ręku, którzy w jakiejś swojej części mają świadomość, jak działa algorytm i wiedzą, że to oni wykreowali tych ludzi, że to świat, w jakim teraz żyjemy, wykreował tych ludzi i ci ludzie mają w dupie tych, co im lajkują te wszystkie posty, bo im chodzi wyłącznie o pieniądze.
to są ludzie skupieni wyłącznie na konsumpcji i zarabianiu hajsów. I to jest młode pokolenie, które ma tego świadomość. To jest młode pokolenie, które na filmikach, które robi w związku z Blackout 2024, na przykład pokazuje, ile ma dyplomów, jakie ma wykształcenie i że nie jest w stanie kupić sobie jedzenie od połowy miesiąca, bo musi zapłacić rachunki, a nie chce stracić mieszkania. To jest pokolenie, które ma świadomość potężnych nierówności społecznych. Znaczy, są tacy, którzy mówią, że od czasów rewolucji francuskiej, wspomniana Maria Antonina, nie było takich nierówności społecznych. Znaczy, podobno zależy od punktu patrzenia, co nie zmienia jednak faktu, że my to widzimy. Znaczy, mamy świadomość, że ta Palestyna i ten kretyński filmik, który nagrała ta pani celebrytka idiotka, to był taka zapałka, którą ktoś rzucił na górę siana, która już zaczynała się lekko palić. To było to zgaszenie pożaru benzyną. To był ten moment, kiedy to wybuchło. Bo to na to się zbierało od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że to nagle, wiecie, z poniedziałku na wtorek, bo to dokładnie tak było. Nie. To narastało od miesięcy. Od miesięcy w Stanach, na przykład na uniwersytetach, są protesty związane z wojną w Gazie i one są coraz brutalniej tłumione. Przywrównuje się to nawet do protestów z czasów wojny wietnamskiej w Stanach Zjednoczonych, gdzie też studenci bardzo protestowali. Rzeczywiście zasięg tego jest potężny. Oczywiście media nie chcą tego za bardzo pokazywać, bo wszystko, co pojawia się na temat Gazy, ale też Ukrainy, Gruzji, Sudanu, Jemenu, jest kancelowane przez media społecznościowe. Więc generalnie w ogóle mówienie o tym, że na świecie nie jest fajne, nie jest w trendach w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach. Znaczy, media zamykają świadomie oczy na to, co się dzieje, a ludzie mają media społecznościowe i dzięki nim dowiadują się bardzo wielu fatalnych historii. The honorary blocks of the week are 1. Kim Kardashian, 2. Tom Brady, 3. Beyoncé. They all have huge platforms that they could be using for good. Instead, they're just profiting off of our attention. Block 'em! No właśnie, o tych listach. Te listy się pojawiają, one są przeróżne. Na szczycie wszędzie jest Kim Kardashian i cała rodzina Kardashianów i Jennifer Lopez. Są oczywiście gwiazdy z Met Gali, ale są na przykład też listy robione w Niemczech. Bardzo ciekawe, są listy robione we Francji. Francuski TikTok się gotuje. Tam w ogóle we Francji w związku z kilkoma aferami seksualnymi, które wyszły w świecie show biznesu, ale o tym chyba wam opowiem za tydzień. Tam się naprawdę zaczyna gotować i no francuski mi tu chyba ruszy rzeczywiście w tym momencie, ale rzeczywiście grunt po Blackout 2024 pod hashtag, który pewnie widzicie już w internecie, przygotował ewidentnie atak na Rafah i początkiem była Palestyna, ale ja widziałam TikToki, gdzie ludzie montowali na przykład sytuacje fatalne, straszne, wojenne z Ukrainy, pomontowane z Met Galą. No bo myśmy też już zapomnieli o Ukrainie. Czy pamiętacie, jak Zełenski błagał o broń? Świat już też zapomniał o tej wojnie, a niby tak się zbroją w tym NATO, a nie chcą pomóc, tak? Bo są sticze robione z głodem w Jemenie, gdzie no, te zdjęcia, jakie są z Jemenu, czy z Sudanu, czy z Syrii, tam dalej jest wojna. Jakbyśmy nie pamiętali, tam dalej giną ludzie. Więc Gaza, to co się dzieje w Palestynie, jest pretekstem. Znaczy, potem już poleciało po całości. Mało tego. Ludzie zaczęli nagrywać filmiki, dla mnie wstrząsające, jest ich wiele, takich na przykład, że pokazują fiolkę insuliny i mówią, to jest insulina, która kosztuje tam, podają cenę, natomiast bilet na Met Galę kosztował $75,000. Jakby porównują, tak? Ile wydaje na czynsz, a ile kosztował bilet na Met Galę. Oczywiście i teraz na co idą pieniądze z Met Gali? Pieniądze z Met Gali nie idą na biednych ludzi, nie idą na pomoc potrzebującym, nie idą na działania charytatywne, idą na galerię ubioru Metropolitan Museum. A więc jakby to jest takie koło zamknięte, że po prostu idą na ubrania, co jeszcze w całej tej sytuacji, gdzie się tyle mówi o konsumpcjonizmie, o planecie, o wszystkim, to jeszcze tu jest dobicie tego typu, że może gdyby jeszcze oni zbierali właśnie na biednych ludzi, którzy jak niektórzy nagrywają w TikTokach, nie są w stanie zjeść, nie mają pieniędzy na dwa, trzy posiłki dziennie, których dzieci chodzą głodne, którzy muszą iść do Armii Zbawienia albo gdzieś do punktów pomocy, żeby mieć na jedzenie, albo są ludzie, którzy nie są, muszą sprzedawać ubrania albo jakieś kolejne rzeczy, żeby mieć na jedzenie, bo muszą zapłacić czynsz. Gdyby tam to poszło na jakieś organizacje pomocowe, to może byłoby lżej. Niestety, ja uważam, że dobrze się stało. Naprawdę coś wybuchło. Znaczy, mówi się o internetowej gilotynie, o wirtualnej gilotynie, no bo rzeczywiście to się wszystko nazbierało, bo jeżeli ludzie mają już świadomość tego, że
1% najbogatszych wyemitował więcej niż cała reszta ludności CO2. I na przykład jak ten 1% najbogatszych fatalnie wpływa na przykład na klimat, a nam każe używać papierowych słomek i nam każe oszczędzać, segregować śmieci w ogóle, a oni to mają w dupie. Dlatego na przykład na tej liście znalazła się na prawie każdej Taylor Swift, no bo wszyscy się śmieją, że ona nawet po bułki lata samolotem. Jakby wyciągane są różne historie, różne zachowania celebrytów, gwiazd, influencerów, które są no po prostu debilne. No, znaczy ja widzę, jak ten walec idzie, śledzę to i on jest oczywiście brutalny, on jest dziki. Tam niektórzy wpadają na te listy kompletnie bez sensu, bo wiadomo, że wspierali różne akcje pomocowe nie tylko dla Palestyny, co nie zmienia faktu, że to jest pokazanie swojej złości, ale też pokazanie swojej siły. Let them eat cake, she said. Let them eat cake. All in the same year that they're telling us to eat cereal for dinner. There are families across America who cannot afford to eat 3 meals a day. No właśnie, to był TikTok, który mówi o tym, że niektórych rodzin w Ameryce nie stać na to, by jeść 3 posiłki dziennie. To jest w ogóle ta kwestia społeczna w Ameryce, poziomu życia w tych Stitchach, w tych TikTokach jest bardzo obecna. Znaczy rzeczywiście oni o tym mówią. Mało tego, też są takie filmiki z Niemiec, z Francji, z Hiszpanii, że właśnie młodzi ludzie, nie stać ich, nie mają na życie, mają świetne studia pokończone i nie mają pracy. Znaczy jakby ten efekt, ta kwestia społeczna jest bardzo ważna, ale w Stanach naprawdę hitem są te płatki. I teraz tak, o co chodzi z płatkami na obiad? Bo to jest coś, co też się bardzo często pojawia i ja dlatego mówię, że ta sytuacja narastała. To nie jest tak, że Hailey Bailey jest idiotką i zrobiła głupi filmik. To narastało. W lutym 2024 roku dyrektor generalny firmy Kellogg stwierdził, że biedne rodziny powinny rozważyć jedzenie płatków zbożowych na obiad. To niejaki Gary Pilnick został rozjechany w internecie wtedy za to, że powiedział otwarcie w programie CNBC 21 lutego, że słuchajcie, jak nie macie na jedzenie, żeby jeść tam pełnowartościowe obiady czy coś, no to przecież możecie jeść płatki, na przykład właśnie Kellogga. Płatki są zdrowe i można je jeść nawet na obiad. Więc to jest taka trochę parafraza tego niech jedzą ciastka, przypisywanego Marii Antoninie, no bo pan szef Kellogga powiedział, że w takim razie dyrektor generalny firmy Kellogg powiedział, nie, to niech jedzą płatki, one są tanie i one naprawdę są, każdego stać na płatki, więc możecie jeść płatki na obiad. Rozjechano go, absolutnie słusznie. No to posłuchajcie, jak to brzmiało. The cereal category has always been quite affordable and it tends to be a great destination when consumers are under pressure. So some of the things that we're doing is first messaging. We got to reach the consumer where they are. So we're advertising about cereal for dinner. If you think about the cost of cereal for a family versus what they might otherwise do, that's going to be much more affordable. No i nic dziwnego, że internet eksplodował. Znaczy takich historii było więcej. No to była ta słynna Taylor Swift i samoloty, te różne historie Kardashianów wyciągane, więc nagle jakoś się okazało, że do ludzi może dotarło, bo ja tu jestem też trochę sceptyczna, ale no bo ktoś te wielkie fortuny pomógł im zbudować dawaniem tego follow, dawaniem tej uwagi. Teraz te dzieciaki, ci młodzi ludzie mówią w tych TikTokach, no tak, dawaliśmy wam uwagę, to myśmy was postawili na te cokoły i my was z tych cokołów zrzucimy. To jest też bardzo charakterystyczne. Ludzie pokazują, myślą, że pokazują swoją władzę. Wiecie, też mnie pytano, bo ja zrobiłam o tym post na Instagramie, czy takie coś będzie w Polsce. Myślę, że nie będzie, bo się ludzie bardzo boją, dlatego, że nie mają naprawników, a polskie gwiazdy wiecie, jakie są, a już influ to wiadomo. No ale też mamy złote rady milionerek i milionerów o tym, jak żyć. Znaczy ja nie wiem na jakiej podstawie ja mam w ogóle słuchać różne rady, które mi dają roześmiane milionerki albo roześmiani milionerzy, bo mi się żygać chce, jak tego słucham i ja tego nie biorę w ogóle poważnie. Ja sobie nie życzę, żeby oni mi mówili, jak mam żyć. Ale oni dalej swoje, no bo słuchajcie, to jest znowu to pytanie, które pada często też w moich podcastach. Ja was się pytam, no po co wy ich followujecie, po co wy im dajecie uwagę w momencie, kiedy oni wam brednie jakieś sprzedają, bo przecież wiadomo, że oni nie żyją tak, jak wam mówią, że powinniście żyć. Oni mają zupełnie inny poziom życia. To jest właśnie ta opowieść o tych ludziach, którzy są oderwani od rzeczywistości i oni idą na Met Gale i nic im nie zgrzyta, że kurczę blade, na zewnątrz są protesty, jest straszna wojna w wielu miejscach na ziemi, i że może generalnie to strojenie się jest takie trochę creepy, bo to chodzi tylko o szmaty za przeproszeniem, że to nie jest event, który ma być świętem na przykład kina czy teatru. Nie, że tutaj mamy, tu chodzi tylko o ubrania, o nic więcej. No ale wiecie,
celebryckie pierdololo sprzedaje się w internecie idealnie. Wejdźcie sobie na Instagram, zobaczcie sobie te domorosłe psychoterapeutki, dietetyczki, psycholożki, trenerki, trenerów. No na miłość boską, ale ktoś tego słucha. Dzień dobry. Kochani, chcę wam pokazać coś rewelacyjnego. Powiem wam, jaką zmianę dałam. Zabrałam sobie ze sobą, bo tu gdzie jestem, jest strasznie gorąco i tu się nie da opalać. Ja to wiem, nie? Funkcja czyszcząca z funkcją pielęgnacyjną, no to już jest idealnie. Wszyscy rodzimy się z potencjałem do bycia pełnią i całością. I wyobraźcie sobie, że my wszyscy rodzimy się zrobieni niejako z puzli. Tak jak zrobiłam podcast o pani Dagmarze, znaczy bardziej o mediach, ale wiecie, no zobaczcie, ona nie kupiła sobie wszystkich tych follow, no jakby na miłość boską. Ludzie, wydajecie im jednak napęd, więc ja jestem ciekawa, co będzie dalej. No bo rzeczywiście zarzut, jaki pada wobec osób znanych, jest taki, i to też w Polsce, że one nie angażują się w działalność społeczną. Ja to mogę teraz zrobić, bo już mi nikt nie będzie, wiecie, ścigał i nie pracuję w żadnej korporacji, więc mogę o tym opowiedzieć, jak to wygląda. Wiecie, dobrych jeszcze z 10 lat temu, kiedy Instagram się rozkręcał, już były te wielkie celebryckie konta. Ja pamiętam, jak mi mówiły osoby z różnych na przykład organizacji prozwierzęcych, wtedy o prozwierzęcych, chodziło na przykład tylko o to, ja nie mówię na razie o polityce, o tym, że wiecie, no kwestia piesków, kotków, że teraz każdy kocha pieski, kotki, Anno Domini 2024, no to tak dobrych 10 lat temu to tak nie za bardzo. Wiem, że były rozmowy z największymi kontami na Instagramie i na Facebooku wtedy, żeby zaangażowały się w różne akcje tego typu prozwierzęce. Jak wiemy, nikt się nie zaangażował, prawie, no bo to okazało się, że to jest ryzykowne i że oni chcą pozostać kompletnie neutralni. No potem się okazało, że przyszły na przykład strajki kobiet i nawet największe betony zaczęły pękać, bo ewidentnie ktoś im tam podrzucał, że no już tak długo to się nie wytrzyma z tą neutralnością, że jeżeli chodzi o sprawy kobiet, to może wypadałoby cokolwiek nawet dać, wiesz, mrugnij lewym okiem, że jesteś za nami na takiej zasadzie. Już nie powiem nazwisk, bo wiecie, nie mam naprawników. Ale pamiętacie to, bo same media w pewnych momentach darły łacha. No, że proszę bardzo, same feministki nagle na Instagramie, bo one wyczuły, nawet one, choć są tępe, ale to może ich team PR-owy, że chyba nie wypada stać z boku. Znaczy, że to jest taki moment, że nie wypada dłużej udawać, że deszcz pada, kiedy na ciebie ktoś, za przeproszeniem, sika. Więc to był taki moment gdzieś, myślę, przełomowy, jeżeli chodzi o polskie media, żeby się celebrytki, celebryci, influencerzy zaangażowali w coś trochę bardziej, ba, nawet niektórzy poszli na marsze i bardzo dobrze, byłam, niektórych nawet widziałam. I super, znaczy ja się oczywiście śmieję, ale lepsze to niż nic i dobrze, że to gdzieś poszło w świat, bo myślę, że efekt, jaki mamy, jest co najmniej zadowalający. Natomiast jeżeli chodzi o dalszą jakąś aktywność społeczną, no to na przykład ostatnio Julia Fox została zbanowana na Instagramie za to, że mówi o Palestynie. Jeżeli cokolwiek powiesz o jakiejkolwiek sytuacji światowej, ostatnio nie tylko Palestyna, ale i Gruzja, Ukraina, przecież jak wybuchła wojna w Ukrainie, mi zasięgi spadły o 80%. I wszystkim, którzy robili cokolwiek z Ukrainą. Myśmy się krosowali ze świadomością tego, że mogą nas zbanować za chwilę, ale Ukraina nie była hot. Generalnie kwestie społeczne nie są hot. Jemen też nie jest hot. Nie daj Bóg, dajcie zbiórkę gdzieś na Instagramie czy gdziekolwiek indziej dla ofiar z Jemenu, z Sudanu. Ja już nie mówię o Gazie, to w ogóle wiecie, to już koniec. Znaczy dać cokolwiek o Gazie, o tym, co się teraz dzieje, na swoje stories, macie spadek zasięgów do 90%. Ja wiem, bo ja mam. Dlatego nie wiem, czy ten podcast w ogóle do was dotrze, bo mam wrażenie, że jak się powie Gaza, specjalnie powiem Gaza, Izrael, no to natychmiast algorytm wyłapuje i koniec, no idą konie po betonie. Michał Marszał niedawno na Instagramie, świetny profil, był zbanowany za co? Za mem o Eurowizji. Więc musicie mieć świadomość, że cokolwiek politycznego danego na swoich mediach społecznościowych, na platformie Meta, która jest prywatną własnością pana Zuckerberga i paru jego kolegów, no to kończy się banem, konsekwencje są przeróżne. A ja wam powiem jeszcze jedną rzecz. To jest też coś takiego, co... Przeczytam wam fragment maila, co się będę obcyndalała. Dostałam propozycję całkiem niedawno zrobienia pewnej kampanii. Z tego nic nie wyszło, albowiem punkt drugi maila, który dostałam, brzmiał tak. Zależy nam, aby w marcu oraz od momentu publikacji minimum przez 2 tygodnie nie pojawiały się u pani żadne wzmianki polityczne. To jest mail, który dostałam. To może jeszcze raz. Zależy nam, aby w marcu oraz od momentu publikacji minimum przez 2 tygodnie nie pojawiały się u pani żadne wzmianki polityczne.
Czyli po pierwsze ktoś, jeszcze jak to powiedziałam, że chyba ktoś nie sprawdził, jaki ja mam profil i chyba ktoś nie sprawdził, kim ja jestem, bo ja rozumiem, że im zależy, bo też by mi zależało, jakbym była na ich miejscu, ale chyba czegoś nie zobaczyli, nie chcieli, udawali, albo może myśleli, że ja się dam, że nie wiem, może mi się uda kręgosłup zawiązać w pętelkę na przykład, no bo nie wiem. Nic nie doszło, wiem, kto to zrobił, widziałam, kto zrobił tę kampanię i bardzo dobrze, niech sobie zarabia. To jest przejście teraz do tego, czy można kogoś zmusić do tego, żeby działał społecznie. Nie. To, co mi się trochę w tej akcji nie podoba, to jest to, że oni próbują wywrzeć działanie wśród tych gwiazd, żeby zrobiły cokolwiek dla miejsc, które no, są ogarnięte wojną, a jest tego na świecie bardzo dużo. Nie wiem, czy to będzie miało efekt. Jest on na razie znikomy, jeżeli chodzi o pomoc tych wielkich nazwisk ze świata celebrytów. I myślę, że taki będzie, bo oni się po prostu boją. Zdecydowanie się boją. Who have you guys blocked so far? No właśnie, kogo już zablokowaliście? Takie głosy się pojawiają w tych wszystkich internetowych filmikach, których jest, ja widziałam chyba ponad 200. Drugie tyle mam zasejwowane, zapisałam sobie, bo niektóre są naprawdę niesamowite, niektóre są wstrząsające. Głównie blokuje się Kardashianki i całe to uniwersum Kardashianek, reality shows i te takie największe celebryckie gwiazdy. I co jest bardzo ciekawe, no bo jakby mamy akcję, mamy Blackout 2024, internet się gotuje, ludzie sobie podają te filmiki, ja to na przykład obserwuję, jestem bardzo ciekawa. No i teraz tak, co się teraz stanie, jak zablokujesz takiego influencera? Więc przede wszystkim nie trafią do ciebie jego treści, a jemu zależy na tym, żeby te treści trafiały. Czy blokowanie celebrytów i marek ma sens? Takie pytanie pojawia się w przestrzeni. No i wygląda na to, że tak, to może być kontrproduktywne, jak to się mówi, dlatego że algorytm się po prostu nauczy, że jak zablokujesz dojście do jednej marki czy do jednej osoby, to będzie ci tak podrzucał kolejne, dopóki będziesz je blokował, będzie ci je podrzucał, ale to może cała ta akcja w jakimś sensie poprawić precyzyjne działanie algorytmów, no bo wiecie, wystarczy, że powiecie w towarzystwie, chcę sobie kupić nowe buty, otwieracie telefon i mamy 50 tysięcy reklam butów, no wiadomo, tak? I na przykład ludzie mówili na tych filmikach, że proszę bardzo, blokuję Kim Kardashian, ale nagle mam 30 reklam Skimsów albo ich nowego show, że w takim razie trzeba to też blokować, trzeba blokować te firmy i tu jest to clue, blokować te firmy, w których oni umieszczają swoje produkty, przez które sprzedają swoje produkty, jest nawet taki patent i to ludzie znający się na tym mówią, że to może zadziałać, że na przykład wchodzisz do takiego sklepu, nie wiem, Skims czy jakiegoś innego, ładujesz różne rzeczy do wirtualnego koszyka i nie kupujesz tego, wychodzisz i blokujesz. I w tym momencie to jest realna szkoda, którą wyrządzasz tej osobie, jeżeli chcesz po prostu dać jej do zrozumienia, nie chcę, żebyś na mnie zarabiała więcej hajsu. Poza tym pojawia się też argument tego, że to emocjonalnie pomaga, bo ludzie zaczynają mówić, że w ogóle to, że sobie odcięli, zablokowali pewne osoby, i są takie filmiki, to im po prostu ulżyło jakoś, że po prostu nie będą tego już więcej mieli dostępu. I to jest rzeczywiście bardzo ciekawe zjawisko, bo ja myślę, że to jest bardzo toksyczna więź między odbiorcami a celebrytami i influencerami, że z jednej strony ludzie niby wiedzą, że ci wszyscy influencerzy mają ich w dupie, kompletnie oni ich nie obchodzą, że służą tylko do zarabiania pieniędzy, oszukiwania i robienia zasięgów, ale z drugiej strony no to jest takie, wiecie, jak taki syndrom sztokholmski, ta relacja odbiorca, celebryta, influencer jest ewidentnie, no to jest związane z syndromem sztokholmskim. On nas bije, on nas męczy, on nas poniża i nami pogardza, ale my dalej mu lajkujemy te posty. Czyli dajemy mu zarobić, ale on nas ma w dupie i tak. On nie wie, kim my jesteśmy. My jesteśmy dla niego w ogóle czarną biomasą, z której on tylko wyjmuje hajsy. I to jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście ludzie przy tej akcji, i to jest bardzo dużo jest na ten temat filmików, mówią, kurczę, miejmy świadomość, że po pierwsze działamy razem, po drugie pokazujemy im swoją siłę i jeżeli nawet nie wrzucą nic na jakieś akcje charytatywne, to my sobie pokazujemy, że możemy bez nich żyć, ale oni bez nas nie, bo to jest też prawda. Oczywiście tam, słuchajcie, Hailey Bieber dokupywała regularnie followersów i pokazywano filmiki, jak na przykład na początku strasznie spadły jej rzeczywiście followy i potem nagle jest strzał do góry, a potem znowu w dół. Strzał do góry, potem znowu w dół, ewidentnie kupowała. Myślę, że jej PR team siedział i po prostu ratował sytuację, bo niektóre, no Kim Kardashian straciła 3 miliony. No właśnie, posłuchajcie. Let them eat cake. And now you're eating karma. It's so funny to me because all these celebrities, they think we need them, right? But remember, honey, the same people who took you up,
gonna take you down. No właśnie, jeden z filmików i wynieśliśmy cię w górę i możemy cię z tej góry zrzucić. I to jest coś, co myślę wyjdzie z całej tej historii, że ludzie pokazali swoją siłę i pokazali, że mogą to zrobić. Chociaż zbierało się, tak jak mówię, od dawna, bo pan od płatków to jest jedna historia, ale cofnijmy się do czasów pandemii. Pamiętacie, co robili celebryci w pandemii? Wtedy nawet pojawiły się w bardzo poważnej amerykańskiej prasie. Ja pamiętam, była taka historia z jedną influencerką, która świadomie pozarażała ludzi. Jedna druga mówiła, Boże, siedzę w więzieniu, a ona ma wielką jakąś tam posiadłość, Beverly Hills i więzienie, i że w ogóle oni są tacy biedni. I potem pewnie niektórym zwrócono uwagę, weź ty przestań pieprzyć głupoty, bo po prostu ludzie pozamykani w swoich klitkach patrzą na ciebie i mają się ochotę wyżygać na to, co robisz. Bo oni odcięci od tych swoich PR teamów, zostawieni sam na sam ze swoim telefonem, w Polsce też to było, zaczęli takie kocopały robić, takie pierdololo, że po prostu to był szok, ale ja pamiętam, wtedy czytałam chyba, nie pamiętam, czy to był New York Times, ale jakaś dobra amerykańska gazeta, cały wielki artykuł o tym, czy to jest koniec celebrytów. Znaczy, czy ta historia, którą my teraz obserwujemy, bo tam była cała masa właśnie influencerskich wpadek i to takich potężnych, które pokazywały, że ci ludzie są, czują się wyżej, od lepsi od innych, że się czują bezkarni, że tutaj ludzie zachowują się według zasad, o które ich poproszono, żeby stosowali, a ci robią swoje, mają wszystko w dupie i w ogóle nie, ich się zasady żadne nie tyczą i ludzi to wkurzało. Ten tekst był taki, powiedziałabym, średnio optymistyczny, bo pokazywał, że to jest właśnie jeden wielki biznes i ten biznes zrobi wszystko, żeby nie upaść i będzie się łapał różnych rzeczy, żeby utrzymać swój poziom, status finansowy, żeby mieć te właśnie więzienia na wzgórzach Hollywood, proszę bardzo. No pamiętacie Ellen DeGeneres, co nagrywała? No naprawdę niektóre rzeczy były po prostu potworne, znaczy widać było, że ci ludzie, nie wiem, coś im odebrało, ale to był, myślę, że początek tego końca, bo to zostawiło dużo niesmaku. Tak, oczywiście potem były akcje charytatywne, no bo greenwashing, w Polsce też to mamy, prawda? Teraz na przykład w Polsce, zauważcie, wszyscy kochają kotki, pieski. Kiedyś nie do pomyślenia. Wołami byś nie zaciągnął kogoś do akcji prozwierzęcej. To się teraz na szczęście zmienia. I może rzeczywiście z tego coś wyjdzie. Ale na przykład wiecie, no ja kocham te akcje ekologiczne, że tutaj ekologia, ekologia, ale reklamujemy plastikowe butelki. No to był w ogóle hit. To był hit hitów. No i sadzimy drzewka, które potem usychają, ale to bardzo ładnie wygląda w reklamie, że generalnie, wiecie, sadzimy drzewka, one potem usychają. A kto tam? Kogo to obchodzi? We got Kim Kardashian to lose 3 million followers. I know other celebrities have to be shaking in their boots right now, because so far we got Lizzo to send a video about the Olive Branch Project, I think that's what it's called. We need to remind these people that we're the reason they have money. Przed chwilą właśnie TikTok o tym, że Kim Kardashian traci miliony followersów, bo to jest prawda. I tam jest rzeczywiście, przynajmniej w momencie, kiedy nagrywam, akcja, że to jest między 3 a 5 milionów, bo ona też dokupuje, to widać, ale no, ludzie cały czas są wkurzeni, robią jej tą blokadę. Zakładając, że ona i tak może mieć boty, że ona i tak ma kupionych trochę, no to akcja wydaje się mieć głęboki sens. No i teraz mamy wątek zupełnie inny, który się pojawił, którym zaczęłam w ogóle tą część podcastu, czyli wątek filmu Igrzyska Śmierci. Met Gala porównuje się właśnie do imprezy, która miała miejsce w Igrzyskach Śmierci, do tego balu, do tych strojów, wręcz są takie robione filmiki, które zestawiają gości Met Gali na tych schodach, którzy się tam prężą i pokazują te stroje, ze strojami z filmu Igrzyska Śmierci. Nagle film Igrzyska Śmierci, który ma już parę dobrych lat, niesłychanie zyskał na aktualności. Ja mówię, to jest takie trochę też Black Mirror, które dzieje się na naszych oczach. To jest dystopia, która myśleliśmy, że nigdy nie nadejdzie, ale myślę, że my żyjemy już w dystopii. I rzeczywiście ilustracją do bardzo wielu tych filmików, które się pojawiają w internecie, do prawie wszystkich, jest właśnie ta piosenka, którą śpiewa Jennifer Lawrence z filmu Igrzyska Śmierci, część pierwsza. Posłuchajcie.
Znowu nazwisko, które generalnie zawsze pojawia się na pierwszej linii frontu medialnego, kiedy chodzi o sprawy społeczne w Stanach Zjednoczonych, czyli Macklemore. Amerykański raper, którego ilość follow przybiera na świecie najbardziej, bo się okazuje, że ludzie followują jego wszystkie media społecznościowe, bowiem on nagrał piosenkę, wypowiedział się, że on wcześniej był za Strefą Gazy, wypowiadał się na temat tej wojny. On jest w ogóle zawsze zaangażowany bardzo społecznie, bardzo krytykuje politykę rządu amerykańskiego, uważa, że mają krew na rękach. No, i to jest generalnie facet, który się nie obcyndala, potrafi rzucić mięsem publicznie i też otwarcie mówi, co sądzi na temat działań policji, która no, w fatalny sposób rozprawia się ze studentami, którzy protestują na kampusach. I on skomponował piosenkę, która nazywa się Hinds Hall, odnosi się do budynku Hamilton Hall na Uniwersytecie Columbia, który to budynek protestujący przechrzcili na Hinds Hall i to wszystko na cześć 6-letniej dziewczynki z Palestyny, która została zabita przez siły obronne Izraela. I ta piosenka, którą za chwilę wam puszczę, no jest bardzo mocną rzeczą. To jest, jak to zwykle u Macklemora, bardzo ważny w niej jest tekst, który, tak jak mówię, nie obcyndala się z nikim i niczym, który, sam ten teledysk zresztą, który jest i który można obejrzeć na YouTubie, no jest taką kompilacją materiałów, których raczej się nie ogląda w mediach głównego nurtu nigdzie na świecie, tylko to są materiały, które przekazują na przykład dziennikarze w Palestynie, którzy jeszcze tam są i którzy nakręcają różne materiały i wypuszczają je w mediach społecznościowych. A propos Macklemora, to przypomnę, że no, to jest facet, który zawsze walczył o coś, zawsze był zaangażowany społecznie. To nie jest tak, że czasami się zarzuca celebrytom, influencerom, że o, tutaj jest moda, to się teraz zaangażuje, bo wiecie, lejki będą leciały. On bardzo też dużo ryzykował swoim zaangażowaniem społecznym. No przypomnę, przecież on nagrał niesamowitą, piękną piosenkę Same Love, która potępiała homofobię w mainstreamowym hip-hopie i w ogóle w mediach głównego nurtu. Zresztą posłuchajcie, to myślę, mam nadzieję, że ją pamiętacie, bo to jest przepiękna piosenka Same Love i Macklemore. When I was in the third grade, I thought that I was gay, 'cause I could draw, my uncle was and I kept my room straight. I told my mom, tears rushing down my face, she's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point, didn't she? Bunch of stereotypes all in my head. I remember doing the math, like, yeah, I'm good at Little League. A preconceived idea of what it all meant. But those that like the same sex had the characteristics. The right-wing conservatives think it's a decision. And you can be cured with some treatment and religion. Man-made rewiring of a predisposition playing God. Oh nah, here we go. America the brave still fears what we don't know. And God loves all his children. It's somehow forgotten, but we paraphrase a book written 3,500 years ago. Bye-bye, I don't know. Bye-bye. And I can't change. Bye-bye. Even if I tried, even if I wanted to. Zawsze angażował się w politykę, brał udział w marszach kobiet, kiedy przelewały się one przez Stany Zjednoczone. On jest zawsze na pierwszej linii frontu i, co jest ważne, cały dochód singla Hinds Hall w wykonaniu Macklemora zostanie przeznaczony na Agencję Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. To jest bardzo mocna piosenka, to jest bardzo piękna piosenka, ale to jest piosenka też z tekstem, jak to zwykle u Macklemora bywa. I warto sobie, jak się jej słucha, to puścić sobie napisy, jak na przykład słuchacie na YouTubie czy na Spotify'u, żebyście wiedzieli, o czym to jest. Też warto sobie poczytać, w kogo on tam uderza. Macklemore się nie obcyndala. Nigdy go nie zaproszał na Met Gale, więc on może nagrać taką piosenkę i nie zależy mu. Let them eat cake. He took the bomb. No właśnie, ta biedna Hailey Bailey, która myślała, że jest zabawna, wyszła jak zwykle, czyli wyszło, że niestety jest idiotką i nie będę się tutaj gryzła w język. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego podcastu pomyślicie sobie poważnie na temat tego, że wy też macie władzę, że nie tylko oni mają władzę nad nami, ale my mamy władzę nad nimi. I to jest bardzo ważne, co się teraz dzieje w internecie, ja bym tego nie deprecjonowała. To może być też jeden z trendów na TikToku i nie wiem, czy to jest coś złego.
niech będzie, bo jeżeli to ma wzbudzić świadomość i czegoś ludzi nauczyć, a myślę, że to się dzieje na naszych oczach, bo ja naprawdę bardzo to śledzę od momentu, kiedy pojawił się ten pierwszy Stitch z Met Gali i patrzę, co się dzieje, i to się dzieje w różnych krajach. Ludzie są wkurwieni, ludzie młodzi głównie, i jak słucham tych opowieści, że na przykład kogoś nie stać na leki, ktoś mieszka u rodziców i pewnie się nigdy nie usamodzielni, bo jego rodzice ledwo wiążą koniec z końcem, a on ma na przykład 3 degrees, prawda, i co on ma z tym sobie zrobić, że kogoś po prostu nie stać na jedzenie, a pan od Kelloga mówi mu, to niech pan je płatki na obiad. To rzeczywiście nie ma nic dziwnego w tym, że ludzie nie wytrzymali, przede wszystkim młodzi ludzie, bo to jest kolejny kamyczek do ogródka z napisem: spieprzyliśmy ludziom młodym przyszłość. I oni to widzą. Na szczęście są świadomi i myślę, że to pokolenie, które już wie, jak działa internet, wie, jak działają algorytmy i ma tę świadomość, że tak samo jak jednym klikiem z kogoś uczynili idola, miliardera, który lata samolotami po bułki, tak samo jednym klikiem mogą go tego pozbawić. I mogą spróbować przynajmniej. To jest fantastyczne, że oni próbują, bo ten świat jest chory, to chyba widzicie. Widzicie za oknem, po prostu widzicie, co się dzieje. No dobrze, proszę Państwa, będziemy powoli kończyć. Blok informacyjny teraz. 17 lipca wychodzi moja książka Pierwsza Młodość. Ja bardzo proszę wszystkich patronów od progu 25 i wyżej, żeby dokładnie sprawdzali swoje newslettery, albowiem tam jest coś dla Was, co Was bardzo ucieszy, związanego z tą książką. I myślę, że to jest w ogóle początek różnych moich niespodzianek związanych z książką, bo ja Wam jestem bardzo wdzięczna za to, że ja mogę robić ten podcast, że mogę mówić do Was to, co chcę, że nikt mnie nie cenzuruje, no chyba, że algorytmy Instagrama i YouTube'a, no ale na to nie mam nic, nie mogę nic zrobić. Więc proszę Was, żebyście podawali szczególnie ten odcinek podcastu dalej, bo padają tutaj słowa zakazane. To jeszcze raz je może powtórzę, żebyście wiedzieli, jakie są słowa zakazane. Ukraina, Gruzja, Jemen, Syria, Gaza, Izrael. Słowa zakazane. Jeżeli je używasz w swoich przekazach, możesz być na 100% pewien, że zostaniesz albo zbanowany, albo opetną ci zasięgi. Żyjemy w potwornie, koszmarnym, złym świecie, ale jedyne, co możemy zrobić, to mieć świadomość tego, że on jest koszmarny i spróbować to obejść. Na moim Instagramie jest filmik, który pokazuje, co trzeba zrobić, żeby dochodziły do Was różne informacje, które Instagram dzisiaj z automatu blokuje. To jest bardzo ważne, ponieważ weszły zupełnie nowe zasady Instagrama od niedawna, to już działa i dlatego pewnych rzeczy, oni nie chcą, żebyśmy zobaczyli pewne rzeczy. W związku z tym trzeba zrobić, jeżeli chcecie być poinformowanymi, a ja na przykład bym chciała, no to trzeba zrobić parę prostych klików na Instagramie w dziale menu i to się po prostu wtedy nie dzieje. Mam nadzieję, że pewne rzeczy po prostu nie będą przede mną ukrywane. Ale wiecie, po 89 roku użyliśmy w jakiejś takiej ułudzie, że nie ma cenzury. Mamy rok 2024 i my wiemy, że ta cenzura jest, bo to, co się stało na Met Gali, jest też efektem tego. Ludzie mają świadomość, że przekaz, jaki dostają, jest cenzurowany. I że jest kompletnie, wszystko jest odwrócone do góry nogami. I że ten świat jest popieprzony, ale jedyne, co możemy zrobić, to się edukować. Edukacją możemy nie tyle go pokonać, ale mieć świadomość, że możemy z tym wygrać w swoich głowach. No dobrze, czyli tak, patroni już wiedzą, szczególnie ci od 55 progu, bo tam jest dla Was super turbo prezent. 17 lipca jest premiera mojej książki. Pytacie mnie, czy będą spotkania autorskie. Tak, będzie parę. Nie będzie turów jakichś specjalnych, ale powiem Wam, jak to wymyśliliśmy. Znaczy ja tak chciałam i tak będzie. To był podcast Pierwsza Młodość. Odcinek 76. Ja się nazywam Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowoset, który to wszystko jakoś postarał się, mam nadzieję, poukładać z tego chaosu, który mu wysłałam, linków, cytatów, wszystkiego. Matko Bosko, mówię, co się stanęło? I na koniec, proszę Państwa, piosenka, której nie usłyszycie w mainstreamowych mediach za bardzo, ale którą napisał Macklemore. To jest ta piosenka. To jest piosenka, której tytuł jest pewnego rodzaju hołdem dla 6-letniej dziewczynki z Palestyny, która niestety już nie żyje. I to jest Hinds Hall, Macklemore. Posłuchajcie, jeżeli możecie, to włączcie sobie, jeżeli będziecie słuchali tej piosenki, jej tekst, bo on jest też ważny. Fajnie, że są protest songi, ale szkoda, że żyjemy w czasach, kiedy muszą powstawać protest songi, że trzeba robić akcje na TikToku, żeby ludzie coś zrozumieli, ale z drugiej strony fajnie, że w ogóle ludzie mają świadomość, nie wiem, otwierają oczy, są wkurzeni. Złość czasami jest dobrą emocją. A myślę, że po prostu po tej Met Gali ludzie się okropnie wkurzyli na to, że niestety na cokołach pomników postawiliśmy idiotów i debili. Może czas to zmienić. Sama nie wiem. Na koniec pierwszej młodości Macklemore.
Do usłyszenia. The people they won't leave. What is threatening about divesting and want a peace. The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You could pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. AIPAC, Koofy, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You could ban TikTok, take us out the algorithm. But it's too late, we've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children. And all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance. It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and up, claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine. With them organizing and learning and finally cutting ties with a state that's gotta rely on apartheid system to uphold and occupy and violent history been repeating for the last 75. The NECPA never ended, the colonizer lied. It's students in tents, posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. And a reason to call and the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque. Pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth. The people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. What happened to the artist? What you gotta say? If I was on a label, you could drop me today. I'd be fine with it, cause the heart fed my page. I want a ceasefire, fuck a response from Drake. What you willing to risk? What you willing to give? What if you were in Gaza? What if those were your kids? If the West was pretending that you didn't exist, you want the world to stand up, and the students finally did. Let's get it.